Maciej Bratek. Sukces czy porażka? Co jest ważniejsze w doświadczeniu biznesowym? Jak to powiedział Winston Churchill, sukces jest podróżą od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. A zatem uważam, że w zasadzie sukces nie istnieje bez porażek, tak? Porażki pozwalają nam się uczyć i pozwalają uzyskać sukces, tak samo jak Thomas Edison. Ponad 10 tysięcy prób i nie udało mu się wynaleźć żarówki, tak? Przy 10 400 którymś udało się. Natomiast przyszedł do niego dziennikarz przy 10-tysięcznej próbie i mówi, dlaczego ty to robisz? 10 tysięcy razy poniosłeś porażkę i nadal próbujesz to zrobić. Odpowiedź była krótka. Ja nie poniosłem porażki. Znalazłem 10 tysięcy sposobów po prostu błędnego rozwiązania. Zajmujesz się popychaniem ludzi do działania, czyli dokładnie czym? No właśnie, popychanie to jest takie bardzo mocne słowo. Raczej staram się wspierać ludzi jak skrzydłowy. Ani popychanie, ani ciągnięcie za sobą nie jest dobre. Najlepiej, jeżeli ten człowiek czuje, że ma wsparcie, ale działa sam. Ja po prostu ułatwiam otwieranie perspektyw, spojrzenie na zadany problem z innej perspektywy, z szerszym kątem i tak naprawdę jest to pomoc w znalezieniu najlepszego rozwiązania z danej sytuacji. Pracowałeś w korporacji, gdzie zdobyłeś doświadczenie, które teraz wykorzystujesz w swojej firmie. Tak. No to było ponad 10 lat rzeczywiście pracy w korporacji. Nie powiem, że było łatwo, nie powiem, że było przyjemnie, ale na pewno dało mi to ogromną dozę nauki. Stamtąd wyciągnąłem wszelkiego rodzaju kompetencje menedżerskie, negocjacyjne, trzymania relacji i podtrzymywania tych relacji. No ale doznałem również wyścigu szczurów, więc doskonale wiem, jak to wygląda. Długo próbowałem wyjść z korporacji, do momentu, kiedy ktoś nie uświadomił mi, że istnieje świat poza korporacją i można rzeczywiście się w nim odnaleźć, było mi bardzo ciężko. No oprócz tego brałem udział w wielu projektach, między innymi zagranicznych, gdzie wspomagałem polskie firmy. Wspomagałem polskie firmy, startupy, które w tej chwili zaczynają zdobywać coraz większe zainteresowanie również na świecie. To są startupy z branż technologicznych, na przykład gospodarka odpadami, jak również z branż FMCG, czyli na przykład piwo kraftowe. Wachlarz moich doświadczeń jest naprawdę szeroki, bo przez uczestnictwo w projektach z różnych branż poznałem naprawdę ogromną ilość ludzi. Czym jest Blift? Blift zrodził się w mojej głowie jakieś 3 lata temu i to była ta potrzeba wyjścia z korporacji. Potrzebowałem wtedy pomocy, ogromnej pomocy w tym, żeby po prostu wyjść. I to Blift, rozciągając tą nazwę, wymyśliłem to od Business Lift, czyli dźwigni biznesu, od tego lewara, który pomoże mi wyjść z korporacji. Natomiast moi znajomi w tej chwili już mówią o mnie, to stary, to jest tak jak wrzucenie kogoś na rakietę i wysłanie na księżyc i jeszcze dalej. Dlaczego? Dlatego, że ten Blift był tym pierwszym impulsem, który dla mnie był istotny do wyjścia z korporacji, a teraz dzięki tym doświadczeniom, które pozyskałem, chciałbym uświadomić ludzi i pokazać im, że rzeczywiście ten świat istnieje i można się w nim odnaleźć i można fajnie żyć. Przede wszystkim można znaleźć ten work-life balance, tak? Więc to jest po prostu świetna rzecz. Gdy mamy sytuację bez wyjścia, to czy można znaleźć z takiej sytuacji wyjście? Powiem tak. W moim odczuciu jest tylko jedna sytuacja bez wyjścia i to jest sytuacja, do której dążymy niestety wszyscy, tak? To jest ta nasza ostatnia godzina. Dopóki ona nie wybije, zawsze jest jakieś wyjście, zawsze jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie, tylko czasami przez ograniczenia naszej percepcji świata nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Zawsze patrzymy przez tą dziurkę od klucza, jesteśmy nauczeni pewnych zachowań, pewnych rozwiązań i doświadczeń, które nie pozwalają nam spojrzeć z innej perspektywy. I tak jak mówiłem, ja staram się pokazywać ludziom, że jest inna perspektywa, że stojąc obok, zauważam dla nich również inne furtki. Jak zaplanować i osiągnąć cel? W zasadzie jest bardzo wiele książek, jest wielu mentorów, którzy
różnego rodzaju systemy stosują. Wszystkie te systemy mają jedną podstawową, podstawowy punkt wspólny, tak? I jest to wyznaczenie sobie celów, dążenie do nich małymi kroczkami i przede wszystkim realizacja, czyli ta skuteczność. W zasadzie wszystko jest oparte tutaj na samodyscyplinie, czyli dążeniu małymi kroczkami do realizacji danego celu. Natomiast bardzo istotnym jest to, żeby ten cel, określając, był zgodny z naszymi przekonaniami, bo jest nam wtedy łatwiej go wdrożyć. Czasami cel jest zupełnie gdzieś indziej i trzeba człowiekowi pokazać, że stary, to nie tu, bo być może dzisiaj wydaje ci się, że to jest dla ciebie najważniejsze, ale z perspektywy czasu zobaczysz, że gdzieś on jest troszeczkę w innym miejscu, trochę głębiej schowany. Czy marki mogą się rozwijać, nawet jeśli mają konkurencję? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Każda marka ma taką możliwość, dlatego że sami markujemy siebie własnym imieniem i nazwiskiem. Ja, Maciej Bratek, Tomasz Słodki, pracujemy w naszym gronie najbliższego otoczenia biznesowego na nasze dobre imię, na naszą rozpoznawalność. Ale to nie jest tylko grono biznesowe, to jest również rodzina, to są przyjaciele i jeżeli potrafimy być szczerzy wobec siebie, szczerzy wobec nich, to oni również nas wesprą, tak? I to jest to nasze najbliższe grono, które pomoże nam zbudować bardzo silną markę. Najważniejsze są korzenie i stworzenie tego core. Co cię pociąga w biznesie? Najbardziej pociągają mnie ludzie oraz nowe sytuacje, nowe projekty. Strasznie lubię, jak się dużo rzeczy dzieje obok mnie i jeżeli jestem w stanie zaangażować się w coś nowego, w coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem, dlatego że rozwój osobisty i to dążenie do poznawania świata jest dla mnie bardzo, bardzo istotne, a im więcej ludzi poznaję, tym poznaję więcej perspektyw, więcej spojrzeń na dane sytuacje, na dane rozwiązania biznesowe, dzięki czemu moje doświadczenie rośnie i to jest po prostu dla mnie nieocenione. Jak możesz nam pomóc? Najczęściej wygląda to w ten sposób, że umawiamy się na spotkanie. To spotkanie, jeżeli projekt jest ciekawy, jest najczęściej zupełnie za darmo. Trwa ono około pół godziny do godziny, gdzie zapoznaje się z człowiekiem. Jeżeli jest to wyjazdowe spotkanie, to oczekuję tylko i wyłącznie zwrotu kosztów przejazdu, tak? Natomiast samo poznanie problemu, specyfiki, z jaką człowiek się do mnie zwraca, jest zupełnie za darmo. Drugie spotkanie jest już spotkaniem bardziej konkretnym, czyli ustalamy na podstawie danych, które otrzymałem, jak może wyglądać nasza współpraca, na jakim poziomie znajdziemy porozumienie biznesowe i co robimy dalej, tak? Przedstawiam również krótki i nieszczegółowy zarys tego, w jaki sposób jestem w stanie pomóc, jak pomóc w rozwiązaniu danego problemu, z którym do mnie ktoś przyszedł. No a trzecim krokiem jest działanie, tak? I to działanie jest albo na zasadzie tylko i wyłącznie konsultant zewnętrzny, albo człowiek, który poprowadzi ten projekt od początku do końca. I ja wolę to rozwiązanie z uwagi na to, że mam wtedy pełen komfort tego, że jestem odpowiedzialny za dane zadanie i wiem, co się z nim dzieje i co bym chciał osiągnąć tym, kierując człowieka na dane tory. Natomiast jeżeli ktoś zleci to gdzieś dalej, dla mnie jest ok, tylko no, ja nie jestem wtedy w stanie odpowiadać personalnie za dany projekt, tak? Jak możemy się z tobą skontaktować? No, najczęściej przez polecenia. Od dzisiaj, w zasadzie przez ciebie, Tomku, przez twoich słuchaczy jak najbardziej. Myślę, że jeżeli ktoś pod filmem załączy chęć współpracy, chęć skontaktowania się, to ja po prostu odpowiem, tak? Skontaktujemy się mailowo, na przykład przedstawi mi swój projekt w skrócie, bez jakichś większych szczegółów. Jeżeli znajdzie moje zainteresowanie, jak najbardziej odpisuję i umawiamy spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.